Witajcie kochani, z tej strony Wróżka Kalina. Dzisiaj rozłożę dla Was horoskop na miłość od 27 lipca do 2 sierpnia. Zrobię to na dwie kategorie, Wy sobie wybierzcie, którą chcecie grupę i tak będzie dla Was przepowiednia na przyszły tydzień w miłości. Również zapraszam Was na czytania prywatne, możecie się kontaktować ze mną przez e-maila, również możecie kupić pytanie na Allegro przez dwie opcje. Zajmuję się na co dzień wróżeniem z karty Orota, wahadłem, oczyszczaniem energetycznym, czakr, również rytuałami, także numerologią. Jeżeli macie potrzebę, to kontaktujcie się ze mną. Ja Wam serdecznie tutaj pomogę i udzielę podpowiedzi, pomocy. Dobrze, to zaczynamy. Oczyszczamy energetycznie pomieszczenie wszystkiego złego. Również karty Tarota. Niech karty mi powiedzą, co Was czeka w miłości od 27 lipca do 2 sierpnia. Co Was czeka, moi drodzy, w miłości od 27 lipca do 2 sierpnia. Od 27 lipca do 2 sierpnia. Dobrze, to zaczynamy. Pierwsza grupa. Dobrze, i teraz moi drodzy, tak, zrobiłam taką nowość tutaj dla Was. Macie tutaj dwie grupy, pierwsza i druga. Pierwsza i druga, trzecia karta na środku będzie dotyczyła pierwszej i drugiej grupy, co ogólnie Was wspólnie łączy, tak? Dobrze, no to tak, odkrywam pierwszą grupę dla Was. Karty, oczywiście środkowo, bo to jest wspólna, tak? Czyli musimy patrzeć. Dobrze. Już patrzę, co Was tutaj czeka, moi drodzy. Tutaj może, o, tak zrobię, żebyście widzieli bardziej. Tak tutaj zrobimy. Poprzesuwam troszkę. I tak będzie lepiej, myślę, dla Was tu widoczne. Dobrze. No to tak, moi kochani, pierwsza grupa. Pierwsza grupa, tak. Na początku od poniedziałku będziecie troszkę snuli o marzeniach. Będziecie tutaj tak jakby pragnęli prawdziwej przyjaźni, w tej miłości, uczuć, docenienia, szacunku ze strony tej drugiej osoby, tego człowieka, z którym być może tutaj się spotykacie. Również, jeżeli jesteście singlami, to możecie marzyć właśnie o spotkaniu takiej osoby, która będzie na Waszym poziomie, która będzie Was rozumieć, która będzie Wam dostarczać dobrych emocji, wrażeń, z którym będziecie się po prostu czuć dobrze, jak ze swoim najlepszym przyjacielem. Tutaj będziecie na początku tygodnia, zacznie się w miłości tak od takiego takiego uniesienia w marzeniach, bujania w obłokach, będą różne przemyślenia na temat przeszłości, również dla niektórych będziecie tutaj możliwe, że wspominać jakiegoś znajomego lub jakąś miłość z przyszłości, też może mogą takie iluzje właśnie dotyczyć niektórych osób. Będziecie marzyć, jednocześnie może być tak, że o kimś, kogo już znaliście i możliwe, że niektórzy z Was będą się chcieli odezwać do tej osoby i Wy będziecie to myśleć, czy po prostu tak zrobić, czy też nie. Później we wtorek widzę, że tutaj Wy przejdziecie do działań,
Możliwe, że niektórzy z Was spotkają jakiegoś mężczyznę tutaj, lub mężczyzna spotka kobietę, który tutaj przejmie inicjatywę. Może być też tak, że ktoś po prostu z jednej strony, jeżeli jesteście kobietami, to możecie się do jakiegoś mężczyzny odezwać albo z przyszłości, albo teraz, co się spotykacie, i zacząć taki nowy, kolejny etap, żeby mu wyznać swoje uczucia i powiedzieć. Lub jeżeli to jest mężczyzna, jeżeli panowie słuchają tego rozkładu, to może być tak, że wy przejdziecie do działań, na przykład jesteście singlami i będziecie działać, żeby kogoś poznać w tym kierunku, bo jesteście na tyle gotowi, że możecie przejść do działania, co jest odpowiednia pora dla Was. Lub część z Was będzie się skupiać trochę na sobie też w tym dniu. Też może się tak zdarzyć. W środę znowuś tutaj widzę, że Wy będziecie tak jakby doświadczać nowych jakichś wrażeń. Możliwe z Was, że te przemyślenia drążycie w realizację, będziecie po prostu otwarci na wszelaką miłość, no po prostu otwarte serducha będziecie mieć we wtorek na spotkanie kogoś. Tutaj myślę, że panowie, jak i panie mają szansę na spotkanie właśnie przez przypadek, przez jakieś zdarzenie, które może się wydarzyć w tygodniu, fajną osobę, która Wam zaiskrzy w oczku tutaj. Może Wam się unieść brew do góry, moi kochani. Także myślę, że Wy będziecie działać. Dla mężczyzn może być to troszkę młodsza kobieta. Znowuż dla kobiet starszy mężczyzna może się pojawić. Wtorek, środa, jakoś tak. Później Wy będziecie mieć taką iskierkę, taki przebłysk, tak, że kogoś spotkaliście, coś się dzieje, i możliwe, że na jakimś portalu czy coś w tym stylu po prostu zauważycie, tak, kogoś, albo panowie, albo panie, i Wy będziecie tutaj drążyć tą relację w czwartek na przykład. Wy będziecie po prostu się starać, żeby ta kobieta, czy ten mężczyzna również, to z obojgu stron może wyjść, tak? Po prostu zauroczycie się sobą i będziecie dążyć do wspólnego spotkania. Również może być tak, że poprzez jakieś wydarzenie w pracy możecie poznać tą osobę. Może ktoś przyjdzie z nienacka, też może być i tak. Tutaj, to jest poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, tak? Mamy piątek. W piątek Wy się umówicie na randkę, moi kochani. Będzie to super dzień, gdzie zrealizujecie takie swoje te marzenia, co było na początku tygodnia, tak? Czyli tutaj niektórzy z Was będą single mieli takie spotkania, zaproszenia na kawę, lub kolejne, prawda, budowanie relacji, spotykając się ze sobą. Tutaj widzę wzajemne odwzajemnienie uczuć, będziecie się dogadywać na tym spotkaniu, rozumieć, taka bratnia dusza, tak jak tutaj chcieliście w marzeniach. Również niektórzy z Was, jeżeli jesteście w stałych związkach, to możecie pracować dalej nad tą relacją, lub możecie też poprosić partnerkę o jakąś dalszą, żeby ta relacja bardziej się rozwinęła, że myślicie o tej drugiej stronie poważniej, tak? Może też być takie tutaj z mojej strony przemyślenie, ale soboty znowuś troszeczkę lekko coś się popsuje. Możliwe, że jeżeli jesteście singlami, to może być tak, że coś na tej randce będą tak przemyślenia z Waszej strony w stosunku do kobiety, jak i
tak? Mężczyzna do kobiety, kobieta do mężczyzny. Wy będziecie przemyśleć różne po prostu no, słowa, co ta osoba dana mówiła i troszkę będzie coś Wam się nie podobać, ponieważ zauważycie, że partner lub partnerka jakieś ma ukryte zamiary co do Was, lub też może być, jeżeli jesteście w związku lub nie, że ktoś Wam coś popsuje, coś w sobotę będzie się działo takiego, będzie ukryte dno w jakiejś sobocie. Na przykład może być tak, że rodzina, znajomi, nie wiem, coś z pracy, może coś tak skomplikować, że Wy na przykład na weekend się nie spotkacie. Niektórzy z Was mogą gdzieś pojechać, jedna ze stron, tak? Może być tak, że nie wiem, na jakiś kurs, na jakieś delegacje, jedna stron i coś na przykład troszeczkę będziecie się obawiać. W niedzielę znowuż tutaj widzę, że no nie wiem, albo na tym spotkaniu coś Wam się nie spodoba, coś wyjdzie, tak, że ta osoba jednak nie była taka do końca uczciwa, że Wy czujecie jakiś podstęp w tym wszystkim i Wy będziecie troszeczkę tak płakać nad rozlanym mlekiem, prawda, że to nie jest ten partner taki do końca z tych marzeń. Lub też może być, że coś się wydarzy, jakieś wydarzenie, tak, co Wam na przykład zepsuje weekend, nie wiem, sobota, niedziela, tak, i w niedzielę będziecie ubolewać, że och, nie mogliśmy się spotkać. Lub na przykład, jeżeli jesteście, no ktoś się może na przykład wtrącić w coś, że nie będzie możliwe to spotkanie, lub jakiś wyjazd, no coś tak może tutaj popsuć się, tak, sobota, niedziela. Także tutaj musicie być baczni i uważni, moi kochani. Dobrze, przechodzimy do drugiej grupy. Wam pokażę, co tutaj słychać. Oj, troszkę się źle zaczęło. Dobra, oj. Dobrze. Druga grupa jest znowu gorsza. To od razu mówię. Zacznie się tak. W poniedziałek będzie jakieś dużo, wiele emocji u Was się działo. W miłości. Możliwe, że nie do końca w tym dniu będziecie mieć w ogóle ochotę, chęć na spotykanie się z kimś. Będzie to zła aura, o, tak powiem. Dużo emocji będzie się działo, czy to w pracy, czy też w domu, czy to z innego powodu. Coś się będzie działo, że Wy kompletnie nie będziecie mieli siły i energii, żeby coś w ogóle zaczynać, działać w tym kierunku. Lub ktoś Was może zdenerwować, moi drodzy, partner lub partnerka i Wy się pokłócicie, też może być i tak. Później we wtorek uważajcie, bo Wy coś będziecie kreować, jakiś padniecie na jakiś pomysł, ale ten pomysł nie będzie dobry. Albo Was ktoś przy tym pomyśle oszuka, albo partner lub partnerka Was oszuka, jeżeli kogoś napotkacie w ogóle, lub w ogóle będzie jakaś sytuacja poniedziałek, wtorek napięta w pracy, czy też w Waszym otoczeniu, tak, rodzinnym, znajomych lub coś innego, że no to się kompletnie popsuje poniedziałek, wtorek, te dni, mogę powiedzieć. Jakieś oszustwo będzie, uważajcie tutaj. Czy też miłości może ktoś Was oszukiwać, może na jakimś portalu internetowym, czy coś, może ktoś Was, bo tu na przykład jest wiele wyborów, tak, dużo ludzi, może, że będzie taki nadmiar tych różnych ludzi, że Wy się trochę będziecie zastanawiać i większość z nich będzie oszustami na przykład na tym portalu. Dajmy na to, tak? Jeżeli już idziemy pod tą miłość. Mogą być oszuści, uważajcie. Nie będą tu ludzie uczciwi. Także nie pchajcie się w to. Będzie jak ani wtorek. W środę znowuż, tak? Bo to lecę, że to oznacza dzień. Będzie jak wtorek, środa. Znowu w środę już się uspokoicie. Wyluzujecie te emocje, co Wam na przykład dostarczyli inni ludzie, czy znajomi, czy jacyś z przeszłości, nie wiem, nagle ktoś się może odezwać w poniedziałek, wtorek, kto Was będzie chciał podebrać, żebyście się w nim znowu zakochali, ale to będzie oszustwo z jego strony, bo ten człowiek coś będzie chciał, tak, albo ta kobieta od Was, Was oszukać, więc tu uważajcie. I tutaj we środę będziecie ochłonięci, będziecie ochłaniać swój umysł po tym wszystkim. Wy w czwartek możecie tutaj nie wypowiedzieć tego hola, hola, spokojnie, tak? Czy tam w stałych związkach, czy
bo może ktoś was zdenerwować, tak? Czy to w rodzinie, ze znajomych, czy w pracy, jeżeli jesteście w stałych związkach, a lub partner lub partnerka, letkie jakieś oszustwo, wy wystopujecie, hola, hola, widzę cię, tak? Ja idę w inną drogę, albo robisz tak, albo tak. Twój wybór, jeżeli jesteście w związkach, i tutaj widzę, że tak, single mogą na przykład obrać inną drogę poznania kogoś niż to, co was denerwowało. Zupełnie inną, nową drogę. Możliwe, że niektórzy z was gdzieś wyjadą na wakacje, do pracy i wy tam możecie się otworzyć, kogoś możecie spotkać. Wy tak będziecie myśleli, wy jesteście otwarci tutaj, widzę, środa, czwartek, piątek, tak, na te nowe relacje. Jeżeli jesteście w stałych związkach, to tutaj może wystopujecie te emocje, co będą spowodowały, że się nie dogadacie. Możliwe, że pojedziecie gdzieś z tym partnerem, partnerką na jakąś wycieczkę, żeby odchłonąć od tych problemów. I tutaj wy będziecie otwarci, tak, pełni radości. Będziecie chcieli dostarczyć nowe wrażenia. Ale tutaj na tym wyjeździe może tutaj sobota, no ktoś dalej bić nóż w plecy, partner lub partnerka, coś będzie nie tak, nie będziecie się dogadywać. Możliwe, że te emocje stąd, co spowodowały jakąś kłótnię między wami, będą dalej wracały. Lub jesteście singlami, to też może coś wracać do was z poniedziałku, wtorku, z przeszłości, tak? Co się dalej ciągnie, wy chcecie inną drogę, ale dalej to się dzieje. Może ktoś się dalej będzie odzywał do was z tego internetu lub nie wiem, jakaś inna powód, praca, znajomi, rodzina, co was będzie denerwować, tak? I tutaj ktoś będzie w tej relacji trzymał, wydaje mi się, że chyba mężczyzna, ale będzie trzymał, może się okazać sknerą, na przykład na wyjeździe, będzie chciał tak, jak on chce, będzie tutaj, jak wam powiedzieć, no nie będzie wam tutaj sprzyjał ten na przykład partner, z którym pojedziecie, tak, jeżeli jesteście na przykład w związku lub takim troszkę związku, coś wam będzie na tej podróży nie odpowiadać. Ktoś będzie was denerwował dalej, wbijał wam nóż w plecy. Te powody, które wcześniej wzbudzały was jakieś roztargnienie, emocje negatywne, dalej będą się powtarzały. Ta osoba okaże się taka skąpa, nieuczciwa wobec was. Będzie się bała na was otworzyć. I tak samo w związkach coś was po prostu może tutaj denerwować z przeszłości, czy rodzina, znajomi, jakieś inne powody, co was dręczyły, to dalej będą wracać, dalej będziecie się kłócić. Każdy będzie trzymał tak naprawdę swoją stronę, co myśli. Także tutaj tak uważam, że to tak będzie mniej więcej wyglądało. Moi kochani, serdecznie wam dziękuję za wysłuchanie horoskopu na miłość na przyszły tydzień. Życzę wam dobrych emocji pomimo wszystkiego, dobrej pozytywnej energii, aury i jeżeli wam się podobało, subskrybujcie, dajcie lajka w górę, piszcie do mnie w komentarzach prywatnie, kontaktujcie się ze mną, zapraszam serdecznie i pozdrawiam was, do usłyszenia.